Doskonała zabawa, moc atrakcji, sprzyjająca pogoda i wyjątkowa atmosfera. Tak w skrócie można określić dwudniowy piknik lotniczy na świebodzickim lądowisku. W sobotę i niedzielę obiekt odwiedziło mnóstwo świebodziczan i gości z okolicznych miast. Przede wszystkim to cieszę się, że udało się zgromadzić tak zacny zespół ludzi. Tutaj w naszym Towarzystwie Lotniczym w Świebodzicach zrzeszamy około 30 osób, kilka pań w tym. Reprezentujemy wszelkie możliwe profesje. Ja akurat jestem z zawodu lotnikiem, ale to nie ma akurat w tym wypadku żadnego znaczenia. Są wśród nas nauczyciele, policjanci, strażnik miejski, przedstawiciel firm kamieniarskich, rolnik. Także tutaj reprezentujemy przeróżne zawody. Łączy nas wspólna pasja i to, że chcemy zaktywizować w tym miejscu, w tym fantastycznym miejscu, latanie. Celem naszego stowarzyszenia jest rozwinięcie lotnictwa tutaj właśnie na lądowisku w Świebodzicach. Miejsce jest magiczne, panowie wiecie lepiej, 4 km, 200 metrów linii prostej z lądowiska do Zamku Książ. Jest strefa ekonomiczna, to lotnisko jest też potrzebne w strefie. No i tym wszystkim miejscowościom. W Wałbrzychu niestety nie ma takich terenów, gdzie można by wybudować lotnisko. Co jest godne podkreślenia, nie mamy żadnych pracowników, robimy wszystko w wolnym czasie, za własne pieniądze. I może dlatego to się wszystko fajnie kręci, bo nie mamy kogo tym wszystkim obarczyć. Czasami nam się coś uda, czasami nie. Zarejestrowaliśmy lądowisko, mamy certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuszczający nasze lądowisko do eksploatacji. Posiadamy certyfikat na prowadzenie szkoły lotniczej. W zakresie szkolenia szybowcowego współpracujemy ze szkołą spadochronową, która też ma tutaj swoją siedzibę. Latamy, skaczemy, edukujemy, bawimy się, fajnie spędzamy czas. No i staramy się przybliżyć to ludziom. Były więc pokazy umiejętności pilotów, loty widowiskowe. Tu ustawiała się prawdziwa kolejka, bo chętnych było więcej niż samolotów. Można było polecieć Cessną 172 lub ultralekkim samolotem Icarus, a z bliska pooglądać najpopularniejszy szybowiec, czyli model Puchatek. Najważniejszym jednak dla organizatorów i uczestników tego wyjątkowego wydarzenia było to, że wszyscy czuli się bezpiecznie. To, co w lotnictwie najważniejsze, to, że wszystko odbywa się w sposób bezpieczny. Jest tu kilka samolotów, kilka szybowców. Jak panowie widzicie, cały czas coś startuje, ląduje. Publiczność staramy się zwalczyć ten stereotyp, bo media mówią o nas wtedy, kiedy się komuś coś nie uda, kiedy się ktoś zabije, spali. Natomiast nikt nie mówi tego, jak wiele przewozów realizuje lotnictwo, jak wiele usług lotniczych jest realizowanych, jak lotnictwo potrafi służyć, edukować i bawić.